Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym takim cyklu wakacyjnych webinariów. Dzisiaj chciałbym z Państwem poprzyglądać się sytuacji interwencji kryzysowej w sytuacjach przemocy w relacji do dzieci, przemocy relacyjnej, a zwłaszcza tej przemocy, która jest i ma miejsce w środowisku rodzinnym. Czas epidemii, czas lockdownów, czas nauki zdalnej i takiego przebywania w domu dzieci, młodzieży pokazał nam pewnego rodzaju zjawiska, które mają miejsce w chwili obecnej i są takim pokłosiem całej zaistniałej sytuacji. Mamy już na ten temat też wyniki badań, które pokazują nam, jaka była i jest skala zjawiska przemocy w relacji do dzieci. Natomiast, drodzy Państwo, też jako pedagog, terapeuta, członek zespołów interdyscyplinarnych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, mam też tę możliwość śledzenia i jakby brania udziału w grupach roboczych do spraw procedury niebieskiej karty. I drodzy Państwo, wyniki oraz zgłoszenia przemocy w rodzinie, przemocy w relacji do dzieci, jak i też ogólnie rzecz ujmując, przemocy rodzinnej, no, pokazują nam, że nastąpił wzrost w tym czasie pandemicznym. Na chwilę obecną statystyki pokazują nam, że od stycznia do czerwca, bo teraz zaznaczaliśmy taki półroczny okres, zostało wszczętych 269 procedur niebieskiej karty i odbyło się ponad 840 posiedzeń zespołów grup roboczych. Te dane ilościowe dotyczące jakby naszego tutaj środowiska pokazują, że mamy do czynienia z faktyczną przemocą, że to nie jest zjawisko, o którym już wszystko wiedzieliśmy, wiemy i nagle ono ustało, zmniejszyło się. Ono ma w chwili obecną też taką tendencję wzrostową i to może też nas nieco niepokoić. I chciałbym jakby spróbować przyjrzeć się z Państwem, czy też wyczulić na pewne sytuacje, ponieważ mamy już właściwie okres wakacyjny i dzieci, młodzież, nastolatkowie zapewne będą tutaj korzystać z dostępnych form wypoczynku wakacyjnego, być może kolonii, półkolonii, wyjazdów, czy też wyjazdów rodzinnych. Chciałbym też uczulić nas wszystkich na wszelkiego rodzaju formy przemocy, a zwłaszcza o jednej z nich nieco bliżej dzisiaj powiedzieć, mianowicie o formie przemocy seksualnej. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to chciałbym też podkreślić i powiedzieć, że nadal w chwili obecnej mamy w naszym polskim społeczeństwie takie przekonanie co do postawy nas, Polaków, wobec kar fizycznych. W 2017 roku jeszcze niemal bez mała połowa, bo 48% rodziców przyznawało, że stosowanie kar fizycznych wobec dzieci nie jest niczym złym, że jakby stosowanie takiej formy przemocy jest jak najbardziej wskazane. Natomiast, drodzy Państwo, też jeśli pytano rodziców, jakie są to też te formy przemocy, no to oprócz przemocy fizycznej, czyli bicia klapsów, bicia ręką, stosowania takiej przemocy werbalnej, słownej, stosują też pewnego rodzaju zakazy i ograniczenia. 71% rodziców przyznawało się, że stosuje zakazy zabawy, czy jakieś ograniczenia spotykania się, a 55% przyznawało się do karcenia słownego, czyli krzyków, krytyki, wyzywania, ubliżania. Kiedy dalej też pytano respondentów, co może być przyczyną takiego rodzaju
zachowania, co może też powodować, że rodzice w ten sposób się zachowują, to ponad zdecydowana większość, bo 56% wskazywało, że jest to utrata panowania nad sobą. Czyli pokazuje nam to taką tendencję, że osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie mają taką trudność z wyhamowywaniem swoich reakcji, z wyhamowywaniem swoich emocji, nieradzeniem sobie z trudnymi sytuacjami, które mają miejsce. 37% wskazywało na temperament dziecka. To jest bardzo ciekawy wskaźnik, który pokazuje nam, że to dziecko ma być odpowiedzialne za przemoc. Jakby tłumaczeniem rodzica jest to, że taki jest temperament dziecka, taki ma charakter, w związku z powyższym pozwoliło nam to, czy dało nam taką furtkę na zastosowanie przemocy. No, zmęczenie, poczucie bezradności. Też podobna liczba respondentów, bo 36% wskazywało i 24% wskazywało, że kara fizyczna jest skuteczną metodą wychowawczą. Więc, drodzy Państwo, mimo jakby szeregu różnego rodzaju akcji profilaktycznych, kampanii profilaktycznych, wskazywania na formy, na przeciwdziałanie przemocy, nadal w polskim takim przekonaniu jest, że kara fizyczna jest skuteczną metodą. To pokazuje, że przemoc jest nadal dotykana, namacalna i jest jakby obecna w naszym społeczeństwie, a także w postawach osób dorosłych, w postawach rodziców, w postawach opiekunów, czyli tych osób, które odpowiedzialne są za wychowanie tychże najmłodszych. Co więcej, badania, które były przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku, a więc w tym okresie trwania pandemii, w okresie trwania lockdownu, w okresie nauki zdalnej na respondentach w wieku od 13 do 17 roku życia, pokazały nam, były to badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, że co czwarty nastolatek doświadczył właśnie w tym okresie od połowy marca do końca czerwca 2020 roku przynajmniej jednej z form krzywdzenia. O formach krzywdzenia mam tutaj na myśli przemoc fizyczną, psychiczną, emocjonalną, przemoc seksualną, bicie, stosowanie kar fizycznych, ubliżanie. Do dwóch albo trzech różnych form przemocy przyznawało się mniej więcej tak od 6 do 5%. Zdecydowanie więcej form krzywdzenia doświadczały dziewczyny niż chłopcy i starsze nastolatki w wieku 16-17 lat niż dzieci młodsze w wieku lat 13-15. I też kolejny wskaźnik, który pokazywał nam, że to doświadczenie krzywdzenia występowało częściej w grupie osób, czyli tych respondentów, które mieszkały z osobą, która nadużywała środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, lub w przypadku osób cierpiących na chorobę psychiczną. Czyli nadużywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych było też tym wskaźnikiem, który mógł powodować taką tendencję do działań przemocowych. I kolejną kwestią, na którą chciałbym zwrócić uwagę i której dzisiaj chciałbym poświęcić też nieco dłużej uwagi, pokazało nam, że 10% tychże badanych respondentów doświadczyło przemocy ze strony osoby bliskiej. Za osobę bliską uważa się tutaj rodziców, opiekunów, czy też osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym. Natomiast co 20 osoba była świadkiem przemocy wobec rodzica bądź też innego dziecka. I jeszcze jeden ważny wskaźnik, wykorzystania seksualnego doświadczyło też 10% badanych. W tym 9% określa się, że było to wykorzystanie seksualne bez kontaktu fizycznego i 2% respondentów, prawie nieco 3%, bo
2,6% respondentów wskazało na przemoc seksualną z kontaktem fizycznym. Więc drodzy Państwo, to są wskaźniki, które mogą i powinny nas zaniepokoić, co takiego też dzieje się z naszą uważnością, co takiego też dzieje się w naszych środowiskach rodzinnych, w naszych środowiskach społecznych, czy wokół nas. Na to jakby chciałbym wyczulić nas wszystkich, dorosłych, opiekunów, wychowawców, ponieważ to my jesteśmy osobami, które powinny stać na straży do przeciwdziałania krzywdzenia tym osobom najmłodszym. Stąd też mamy tą procedurę, jaką jest procedura niebieskiej karty. Jest ona taką, to można by powiedzieć, nieco procedurą miękką, bo wdrażaną, uruchamianą w sytuacji wskazania osoby, która stosuje przemoc i jakby pracy grupy roboczej, pracy zespołu interdyscyplinarnego mają na celu zbadanie sytuacji, mają na celu zobaczenie, czy ta przemoc ma miejsce. Jeśli tak, to co możemy zrobić? Jakie programy korekcyjne, reedukacyjne możemy wdrożyć? Czy do jakiej pracy możemy zaprosić rodzinę, żeby te sytuacje przemocy zminimalizować? Albo też programy psychoedukacyjne, warsztaty dla rodziców, które mogą wspierać właśnie w tych rolach wychowawczych. Jeśli mamy do czynienia z tym, że rodzic nie radzi sobie z emocjami, czy mamy do czynienia z tym, że wskazuje na bezradność, na zmęczenie, to pokazuje nam, że wymaga to takiej korekty w pracy środowiska rodzinnego, że należałoby wdrożyć jakąś psychoedukację, objąć rodziców warsztatami wspierającymi. To są te formy, które proponowane są dla Państwa. Także dla tych osób, które może mają trudność z relacją, może mają trudność z radzeniem sobie z emocjami. Po to też jesteśmy, żeby rodziców wspierać, wspierać Państwa w tej pełnionej roli edukacyjnej. No, zapewne znajdują się też takie okoliczności, czy takie, można by powiedzieć, wymówki, że brakuje nam czasu, że nie chcemy brać udziału, że będziemy opowiadać na grupie o naszych sytuacjach rodzinnych. To jest jakby taka przestrzeń też neutralna, która pozwala na przepracowanie tych trudnych też sytuacji, trudnych emocji, które mają miejsce w środowisku rodzinnym, które też związane są z procesem socjalizacji, z procesem wychowania. Ja bym zachęcał każdego z rodziców, zachęcałbym nawet każdego z osobna i wspólnie razem. Mamy ojców do takiej pracy też grupowej, pracy indywidualnej, jeśli zauważamy, że z czymś sobie nie radzimy, że mamy jakąś trudność z radzeniem sobie z emocjami, że mam jakąś trudność, bo zaczynam się złościć, denerwować, kiedy jestem zmęczony. Zaczynam się denerwować, kiedy czuję bezradność. Zaczynam czuć złość, kiedy widzę różne zachowania mojego dziecka. I to pytanie, które należy sobie zadać, czy właśnie często pracując z osobami stosującymi przemoc, mówię, bo to dziecko mnie zdenerwowało. Tak, ale musimy mieć na uwadze świadomość, że to konkretne zachowanie spowodowało odpalenie w tej osobie tychże emocji, często emocji złości, a za emocją złości zachowania takie zachowań agresywnych i przemocowych. To nie dziecko odpowiedzialne jest za przemoc, to nie dziecko jest odpowiedzialne za to, że ma taki inny charakter czy temperament. To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za nasze zachowania w relacji do osób najmłodszych, w relacji do dzieci. To my, jako osoby dorosłe, mające stać na straży jakby przeciwdziałaniu przemocy, no, często ta przemoc zostaje przez dorosłych ujawniana w relacji właśnie do swoich dzieci, czy też innych członków rodzin. Więc na to chciałbym też wyczulić, ale jakby też jednocześnie zaprosić każdego z Was,
jeśli ma taką potrzebę, jeśli czuje w sobie, że chciałby skorzystać z takiego warsztatu, że chciałby skorzystać z jakiejś porady, z psychoedukacji, że chciałby z kimś o tym porozmawiać, że ma taką trudność, zachęcam do kontaktu z nami, do kontaktu z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, gdzie Państwo takie wsparcie znajdziecie, bądź też w placówkach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w specjalistycznym ośrodku wsparcia przemocy w rodzinie, czy dla ofiar przemocy też działających w obszarze MOPR Kielce. Jakby do tego Państwa też zachęcam. Jeśli ktoś w sobie poczuje taką potrzebę, poczuje to, że chciałby o tym porozmawiać, to myślę, że jest to taki czas i miejsce na to, żeby spróbować się z tym też zobaczyć, nieco skonfrontować i pod okiem specjalistów spróbować ten problem rozwiązać, by nie doszło do eskalacji przemocy, czy też podjęcia już innych kroków prawnych. No, sama procedura niebieskiej karty jest też taką nazywaną procedurą miękką, nieco profilaktyczną, wskazującą, że coś się dzieje. Jeśli ona rzeczywiście pracy grupy roboczej i wskazania w kierunku osoby wskazanej jako sprawca przemocy nie przynoszą wskazanych rezultatów, no, podejmowane są dalsze kroki prawne. W wielu przypadkach procedura ta pozwala uniknąć tych dalszych procedur prawnych i rodzice, czy też osoby, opiekunowie jako wskazani sprawcy przemocy, często po skorzystaniu z treningu korekcyjnego, czy skorzystaniu z warsztatów, czy terapii indywidualnej, jakby przepracowują ten problem i jakby procedura niebieskiej karty zostaje zamknięta. Odbywa się dalej monitoring sytuacji, monitoring rodziny przez pracownika socjalnego, czy przez dzielnicowych, czy przez pedagogów, czy jakby nie dochodzi dalej do eskalacji, czy innych form przemocy w środowisku rodzinnym. Więc z jednej strony jest to taką procedurą korekcyjną, profilaktyczną, która może być uruchamiana przez każdego z nas, przez każdego obywatela. Nawet jest to takim naszym obywatelskim obowiązkiem, jeśli jesteśmy świadkami przemocy w relacji wobec innych osób, żeby z tym faktem, z posiadaniem tej informacji coś też uczynić, coś poczynić. Czyli coś, co mogłoby zapobiec eskalacji przemocy dalej w środowisku rodzinnym. Chciałbym krótko powiedzieć jeszcze o przemocy seksualnej, ponieważ jest okres wakacyjny i też nasze obserwacje, dane, badania wskazują, że w tym okresie wakacyjnym częściej dochodzi też do wykorzystania seksualnego, w związku z tym, że dzieci wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie, obozy, wakacje, nawet wspólne wakacje rodzinne. To chciałbym też jakby w kilku słowach przekazać taką pigułkę informacji dotyczącym tego, jak możemy przeciwdziałać, jak rozmawiać też z naszymi najmłodszymi dziećmi, jak w ogóle też rozmawiać z nastolatkami o przemocy seksualnej, o wykorzystaniu seksualnym. Jak już wspomniałem w początkowej części naszego spotkania, do przemocy seksualnej przyznało się 10% respondentów w grupie 13-17 lat, przy czym zdecydowana mniejszość mówiła tutaj o wykorzystaniu seksualnym bez kontaktu, z kontaktem fizycznym. Za kontakt fizyczny uznajemy niechciany dotyk ze strony dorosłego bądź też rówieśnika, jak również kontakt seksualny podjęty przed 15 rokiem życia z osobą dorosłą. Za wykorzystanie seksualne bez kontaktu fizycznego będziemy tutaj rozumieć słowną przemoc seksualną,
werbowanie do celów seksualnych w internecie, czy też przesyłanie sobie nagich, czy też niechcianych nagich zdjęć, czy otrzymywanie niechcianych nagich zdjęć. Wykorzystanie seksualnego do wykorzystania seksualnego z kontaktem fizycznym częściej doświadczali nastolatkowie mieszkający na wsi niż w mieście. Natomiast wykorzystanie seksualnego bez kontaktu fizycznego doświadczali starsi nastolatkowie w wieku 16-17 roku życia niż dzieci młodsze. Do tych form bez kontaktu fizycznego zaliczano otrzymywanie niechcianych zdjęć, słowną przemoc seksualną, werbowanie do celów seksualnych w internecie. Natomiast do kontaktu, wykorzystanie seksualnego z kontaktem fizycznym i tutaj do kontaktu seksualnego z osobą dorosłą przyznało się 1,8% respondentów, a z rówieśnikiem 1,2%. Bądź też do kontaktu seksualnego nastolatków przed ukończeniem 15 roku życia w badaniach przyznało się 1%. To są też jakby wskaźniki, które pokazują nam, że no, przemoc ta jest zjawiskiem namacalnym, że mówiąc tak kolokwialnie, że ona jest, ona ma miejsce. I o takich przypadkach też zdarza nam się i słyszeć, i czytać, ale nawet one dochodzą do naszej świadomości z naszego jakby tutaj środowiska. Więc co zrobić w takich sytuacjach? To też bardzo ważne, żeby Państwo widzieli, że taka pomoc może zostać uzyskana. Kiedy Państwo też stwierdzicie, czy jeden z rodziców stwierdza, że ich dziecko zostało wykorzystane seksualnie przez jednego z współmałżonków, partnerów, no należy ten fakt jakby też zgłosić, czy na policję, czy do prokuratury, czy skierować się do ośrodka pomocy rodzinie, porozmawiać z psychologiem, czy którymś też naszych specjalistów w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, jakby podejmowana jest odpowiednia procedura, czy wskazanie do uruchomienia odpowiednich kroków prawnych. Jest też taka możliwość, dysponujemy ośrodkiem, dysponujemy centrami interwencji kryzysowych, dysponujemy domem samotnej matki dla osób pokrzywdzonych, gdzie takie osoby też mogą znaleźć miejsce na czas rozpoczęcia procedury. Więc bardzo ważne jest to, żeby nie pozostawać z tą sytuacją samym, ale żeby też szukać jakby pomocy odpowiednich osób czy też instytucji. Natomiast też jak rozmawiać z dziećmi? Myślę, że też żeby nie czynić takiej rozmowy jako rozmowy jednorazowej. Albo zbliżają się kolonie, zbliżają się wyjazdy, to choć porozmawiamy o problemie. To też jest taki proces rozmowy, który ma mieć miejsce też trochę rozciągnięty w czasie, żeby też dziecko nie poczuło się jakoś zastygmatyzowane i poczuło się, a bo to jest taki czas i teraz musimy o tym porozmawiać, a tego problemu na pewno nie ma, to się nie zdarza, to mnie gdzieś tam nie dotyczy. Czas. Znajdź sobie taki czas, który będzie odpowiednim do tego, żeby móc ze swoim dzieckiem czy nastolatkiem porozmawiać. Często rodzice pytają, no tak, ale od czego zacząć, jak zacząć rozmawiać, kiedy jest ta odpowiednia pora, kiedy jest ten odpowiedni moment. To jakby też Państwo jako rodzice, opiekunowie wiecie najlepiej, znacie najlepiej swoje dzieci i będziecie wiedzieć, kiedy nadejdzie ten czas czy pora na rozmowę, ale warto też korzystać jakby z gotowych, dostępnych scenariuszy, czy gotowych, dostępnych materiałów, które mogą Państwu jakby podpowiedzieć.
Takim zasobem, który Państwu mogę polecić, jest strona rodzice.fundacjadajemydzieciomsiłę.pl, gdzie znajdziecie materiały, znajdziecie scenariusze też do takiej pracy domowej. Bardzo fajny też program Gadki o gadkach, skierowany do młodszego wieku szkolnego i przedszkolnego, gdzie macie Państwo też jakby poprowadzoną rozmowę z dzieckiem, jak rozmawiać właśnie o przemocy seksualnej, o wykorzystaniu seksualnym, o tym, do czego dziecko ma prawo. I mówiąc, jakby jeszcze rozwijając ten skrót Gadki, program stworzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, mówi nam o tym, że pierwsze, gdy mówisz nie, to znaczy nie, że dziecko ma prawo powiedzieć nie także w relacji do bliskiej osoby, także w relacji do rodzica, do kogoś z rodziny, do kogoś z członków rodziny. Jakby ten komunikat powinien być akceptowany przez wszystkich, szanowany przez osoby dorosłe. To jest też taka zasada, która uczy nasze dzieci prawa odmawiania. Gdy ktoś dziecko chce poczęstować cukierkiem w nieznanym miejscu, czy jest to osoba nieznana, uczmy naszych dzieci, że mają prawo powiedzieć nie. Czasem cieszymy się, że dzieci są otwarte w relacji do osób napotkanych gdzieś, czy otwarte w relacji do osób nieznanych, ale też wyczulajmy ich na to, że też żeby nie wzbudzać jakiegoś niepotrzebnego lęku, ale uczmy ich też, że mają prawo mówić nie, że kiedy ktoś proponuje z dorosłych, żeby z nim gdzieś poszło, żeby dziecko gdzieś z nim poszło, albo chodź, pójdź ze mną, to żebyśmy wyczulali dzieci na takie sytuacje. Kolejny to jest alarmy, gdy potrzebujesz pomocy. To jest zasada dotycząca bezpośredniego zagrożenia, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Tutaj możemy skorzystać z różnego rodzaju telefonów zaufania, możemy skorzystać ze wspomnianych już instytucji, możemy także tutaj, jeśli jest w relacji do dziecka, że taką osobą może być ktoś też ze szkoły, jeśli jest taka sytuacja, może być to starsze rodzeństwo, ktoś bliski, jeśli dziecko potrzebuje takiej pomocy. Kolejna zasada, dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją. Pomóżmy dzieciom zrozumieć, że rozmawiając o niepokojących sprawach nie będzie miało kłopotów. Wyjaśnijmy im jakby też różnicę pomiędzy dobrymi a złymi tajemnicami. Dzieci często nie chcą rozmawiać z osobami dorosłymi, bliskimi, nauczycielami, wychowawcami, ponieważ mają tajemnice. Ktoś im zabronił mówić o czymś, ponieważ mają z którymś z dorosłych tajemnicę. Więc uczmy tych dzieci mówić o rzeczach, które ich niepokoją. Bo dziecko, ujawniając tajemnicę, ma poczucie, że zrobiło coś złego, że ujawniło jakąś tajemnicę, która ich broniła przed innymi osobami, czy też przed osobami, które chciały ją skrzywdzić. Koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie. Też należy wytłumaczyć dziecku, że nikt nie ma prawa zmuszać go do robienia czegoś, co powoduje w nim dyskomfort. Na przykład, nie wiem, dotykać intymnych części ciała, przytulać, całować w sposób, który na przykład dziecko nie lubi, zawstydza, albo które powoduje przykrość. Czyli o wzmacnianiu granic. Na przykład, gdy ktoś chce cię pocałować czy przytulić wbrew twojej woli, możesz mu powiedzieć, że tego nie chcesz. I ostatnie, intymne części ciała są szczególnie chronione. To też ważne w pracy z dzieckiem, aby powiedzieć im, że te części ciała, które są okryte na przykład majteczkami, pieluszkami, kostiumem kąpielowym, są szczególnie chronione. Nikt nie może prosić dziecka o to, by pokazało, pozwoliło dotknąć tych miejsc. Na to też jakby w rozmowie z naszymi najmłodszymi możemy zwrócić uwagę. Drodzy Państwo, w takim dość skrócie to nasze dzisiejsze spotkanie. Niemniej jednak chciałbym wyczulić nas na
przeciwdziałanie i podejmowane interwencje w sytuacjach przemocowych. Pamiętajmy o tym i życzę Państwu zdrowych i bezpiecznych wakacji. Dziękuję za uwagę.